Państwa na obchodach gminnych Dni Rodziny w żłobku Pisklandia w Kurzędniku w ramach 20. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tegorocznej uroczystości towarzyszy hasło Rodzina, Dom, Ojczyzna. To hasło nawiązuje, proszę Państwa, do wydarzeń historycznych, a mianowicie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego my, jako opieka instytucjonalna Żłobek w Kurzędniku, jesteśmy po to, by Wam, drodzy rodzice, pomagać w procesie wychowania młodego pokolenia. Zapewniamy dzieciom w naszym żłobku poczucie bliskości, miłości oraz tworzymy harmonijną więź, by warunkować prawidłowy rozwój dziecka. Poproszę o otwarcie dzisiejszych Dni Rodziny gospodarza naszej gminy, pana Wojciecha Draszewskiego. Dostojni jubilaci, szanowni państwo, gminne obchody Dni Rodziny to już uroczystość, która na stałe wpisuje się w kalendarz naszych cyklicznych imprez i w tym dniu, właściwie w tych dniach, szczególnie podkreślamy wartość i rolę rodziny. Rolę taką nieocenioną i w wielu przypadkach też niedocenianą przez nas, bo tak sobie uświadamiamy, że pracujemy po to, żeby uszczęśliwiać naszych najbliższych, ale też mamy świadomość i coraz częściej pogłębia się ten problem, że w wielu przypadkach nadmierna praca zawodowa nam szkodzi. Szkodzi nam w ten sposób, że my coraz bardziej tracimy na relacjach w domu rodzinnym z bliskimi. To jest problem, który nie do końca jest jeszcze zdiagnozowany, ale z tym problemem pracujemy. I dobrze, że mamy dzisiaj aż 9 par dostojnych jubilatów, bo to Was chcemy zapytać o to, jaka jest recepta na dobrą miłość, na wiele, dokładnie 50 lat przeżytych razem. Co zrobić, żeby ta miłość wciąż w tym związku panowała? My za bardzo pogłębiamy się w tym procesie globalizacji, za bardzo zabiegamy o to, żeby żyć w normalnym świecie, a podstawowe rzeczy jak dom, rodzina i więzi takie w domu nam uciekają. I warto, żeby dzisiaj zachować pewną dysproporcję pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. I nie bez powodu dzisiaj w tym żłobku patronem tych uroczystości jest firma Libro, pan Marek Liberacki, który już za chwilę otwiera swój nowoczesny zakład przemysłowy w Nielbarku na strefie przemysłowej, bo tam będzie pozyskiwał prawie 140 osób do pracy. Twórzmy tą zdrową, silną, kurzędnicką rodzinę. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo serdecznie wójtowi gminy za piękne słowa. Nasze dzieci żłobkowe, ja tylko tak jeszcze tylko dodam, że zgromadzą się już tam właśnie w miejscu wcześniej umówionym, gdyż mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć ich pierwszy sceniczny występ. Jest to oczywiście ich debiut. Proszę Państwa, ja tylko wspomnę, jakie atrakcje dzisiaj czekają Was na naszym pikniku rodzinnym. Dla dzieci za chwileczkę będzie otwarta strefa animacji i zabaw. Będzie darmowa grochówka, darmowa wata cukrowa przez 2 godziny, a do nabycia, do kupienia macie, proszę Państwa, popcorn, wszelkie produkty z grilla, frytki i wszelkie inne cukiernicze wyroby. Oczywiście w wykonaniu naszych rodziców. Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w organizację naszego dzisiejszego przedsięwzięcia. Wszelkie osoby wymienione mamy właśnie tutaj na tablicy pamiątkowej, za które gadżety, za wszelkie pomoce materialną bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, i teraz poproszę o dalsze poprowadzenie uroczystości dyrektora Gminnego Centrum Kultury, pana Romana Lewickiego, który zaprosi oczywiście na występy naszych podopiecznych. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, przewodniczącym jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną. Kochani, za chwileczkę wystąpi przed Państwem pisklaczki, te malutkie, czyli dzieciaki ze żłobka. Mam pytanie, czy dzieciaczki już są gotowe?
Państwa, wielkie, wielkie brawa dla najmłodszych, dla tych pisklaczków, tak? I wystąpiły trzy grupy, czyli zajączki, kotki i serduszka. Słoneczka, słoneczka, dobrze. I słoneczka. Także czekamy, aż scena nam się tutaj zwolni i za chwileczkę będą kolejne występy. I proszę Państwa, jeszcze chcę powiedzieć, że pisklaczki przygotowały prezenty dla swoich rodziców. Także rodzice, za chwileczkę zostaniecie obdarowani. Prezent, jak już widać, młodzież ze szkoły podstawowej imienia Przyjaciół Ziemi
Marzyn Cizak już jest prawie przygotowana. Czym jest rodzina? Myślę, że na to pytanie wiele osób nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć. Łączą nas korzenie, historia. Jesteśmy ze sobą powiązani wspomnieniami i dzieciństwem. Czasem bliscy nas denerwują, powstają kłótnie, spory, a jednak ich kochamy. Dużo zawdzięczamy karierze i ciężkiej pracy. Mamy wielu znajomych, realizujemy marzenia, osiągamy cele. Jednak bylibyśmy nikim, gdyby nie nasi bliscy i przyjaciele. Rodzina jest więc najważniejszą wartością w życiu człowieka. Miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił.
z tej historii wielkiej dumnej, władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa. Dzieci, nie czas dziś na kawały i na żarty płoche. Dziś sobie o rodzicach pogadamy trochę. Zwykle bywa ich para, jeśli się nie mylę. A jak się porozwodzą, jest dwa razy tyle. Przeważnie są małżeństwem, żeby nie rzecz rzadka. Żeńska część rodziców nazywa się matka. Ona wiąże swe życie z konkretnym mu ojcem. Męską część rodziców nazywamy ojcem. Matka, gdy was rodziła, pragnęła być tatą, a tato z tego bólu był pod dobrą datą. Stanie w momencie wręczania. Dziękuję.
I życzymy Państwu wiele, wiele lat zdrowiu i za 10 lat mam nadzieję, że się spotkamy już na 70 w tym samym składzie. A teraz, dziękuję. Proszę Państwa, 100 lat dla naszych jubilatów. Przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Tak, brawa jak najbardziej. Teraz